O ogólnopolskie zawody sportowe walczą uczniowie szkół średnich. Uprawiałem przez wiele lat lekkoatletykę, głównie skok z wyż i wielobój, więc skoczność mi jest za pan brat, że tak powiem. Teraz gram w amatorskiej lidze siatkówki, więc no, fajnie by było reprezentować kiedyś szkołę siatkówkę. W licealiadzie raz brałem udział w pierwszej klasie, tak, skakałem wtedy w zwyż, zająłem pierwsze miejsce w powiecie, ale no, nasza szkoła nie awansowała, bo to były zawody drużynowe. No i po COVID-zie już nie miałem okazji, a bardzo chciałem reprezentować chociażby w siatkówkę, gdzie naprawdę się teraz w tym realizuję. I jedyne co, to doczekałem się turnieju międzyklasowego, który się odbędzie u nas w szkole w marcu i jednego meczu towarzyskiego z zespołem szkół imienia Troczeskiego. W pierwszej klasie brałem udział w licealiadzie, niestety przez pandemię, przez COVID-a, no, po powrocie już nie było nic organizowane. No, od paru lat no, trzeciej klasy ze znajomymi prosiliśmy nauczycieli WF-u właśnie o zorganizowanie czy to turniejów, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Licealiada to zmagania sportowe, gdzie co roku młodzież brała udział w zawodach, a najlepsza szkoła ubiegała się o tytuł najlepszej szkoły w Polsce w różnych dyscyplinach sportowych. Nasz syn jest czynnym sportowcem od pierwszej klasy szkoły podstawowej z licznymi sukcesami, szczególnie jeżeli chodzi o lekką atletykę. Jak dostał się do szkoły, tak, liczył również, że będzie uczestniczył w różnych konkursach sportowych, zawodach, natomiast uczestniczył w jednych, które były organizowane, ale przez miasto, natomiast nic więcej nie było organizowane. Usłyszeliśmy od niego tylko informację, że jako jedyny powiat nie bierzemy udziału w żadnych zawodach sportowych. Zawody sportowe budują w dzieciach współzawodnictwo, ducha integracji i jak najbardziej później w życiu dorosłym pomagają w zdobywaniu sukcesów. Jest to jak najbardziej temat rozwojowy dla młodzieży. Nauczyciele wychowania fizycznego podkreślają, jak ważne są sportowe zmagania, które motywują do rywalizacji i doskonalenia się. Młodzież jest zbulwersowana, pyta się, dlaczego imprez nie ma, jest bardzo zdolna, chciałaby startować, chciałaby reprezentować szkołę. My tak samo również, no niestety, musimy powiedzieć, że ciężko nam się z nimi rozmawia. Widzimy, jak się starają, na pewno zdobyliby wiele pucharów dla szkoły, pokazaliby się w województwie łódzkim. No niestety nie jest im dane uczestniczyć. Jak już powiedziałem, jest to no, jedyny powiat. Nasza szkoła wzięła udział w finale wojewódzkim piłki nożnej dziewcząt w 2017 roku. Była w naszej drużynie bardzo, bardzo uzdolniona dziewczyna Justyna Matusiak, o którą, że tak powiem, no, biło się kilka klubów ekstraklasy, nieprzeciętnie uzdolniona. I jak byliśmy w Zgierzu na zawodach finałowych, to podszedł do nas opiekun drużyny z Opoczna, który no nie mógł od niej oderwać wzroku. Proponował internat, szkołę, studia, żeby tylko przeszła grać do pierwszej ligi do Opoczna. No gra, oczywiście gra w pierwszej lidze, jest w reprezentacji, ale gra w drużynie Skry Częstochowa. Uczniowie żądają przywrócenia zawodów sportowych. Od pandemii licealiada nie jest organizowana. Dołożymy wszystkich starań, aby wspólnie ze społecznością szkolną oraz tutaj władzami samorządu w taki sposób się zorganizować, aby móc ponownie organizować te zawody. Pierwotnie licealiadę prowadził powiatowy szkolny związek sportowy, następnie z powodu śmierci prezesa stowarzyszenia powiat kutnowski zlecał organizację licealiady za pośrednictwem Urzędu Miasta Kutno Mosirowi Kutnowskiemu i tak jak mówiłem wcześniej, w 2020 roku ta inicjatywa, że tak powiem, została zawieszona ze względów na pandemię i dzisiaj myślimy, że na kanwie właśnie tych doświadczeń z przeszłości uda nam się reaktywować to przedsięwzięcie. Powiat kutnowski na współzawodnictwo sportowe wydawał 18 tysięcy złotych.